Dzisiaj ja i moja rodzina postanowiliśmy kupić dom w Brookhaven, jednak nie wiedzieliśmy, że okaże się to być nawiedzony dom, w którym będą się działy tak dziwne rzeczy, że sami nie uwierzycie. Pamiętaj, aby koniecznie stawić łapę w górę, suba, dzwonkiem, ponieważ zostało tylko kilka subów do 100 tysięcy i napisz w komentarzu, jaki jest twój ulubiony dom w Brookhaven. Elo, słuchajcie, moi drodzy, właśnie jedziemy z moją mamą i tatą, słuchajcie, do Brookhaven kupić, słuchajcie, nowy dom, ponieważ, słuchajcie, szukamy nowego domu i właśnie tutaj jest jakieś ogłoszenie, słuchajcie, że to właśnie ten dom ma być, słuchajcie, to ma być, słuchajcie, nowy dom na sprzedaż i właśnie chcieliśmy zobaczyć, czy ten dom, słuchajcie, kupimy w ogóle. O, lala, witam! Ten dom jest na sprzedaż? Witam państwa bardzo serdecznie. Ale chata! Okej, moi drodzy, słuchajcie, zdaje się, że to jest właśnie sprzedawca tego domu, naprawdę. Chyba on chce, moi drodzy, sprzedać nam ten dom. W każdym razie zobaczymy, jaka będzie jego cena, słuchajcie. Ej, chata, to jest jak Hogwarts! No właśnie, słuchajcie, to jest naprawdę gigantyczna chata. Nie wiem, czemu jest taka ciemna, ale jest naprawdę gigantyczna. Tak, ten dom jest najlepszy dla mieszkańców. No właśnie, słuchajcie, najlepszy dom dla mieszkańców, więc co, tato, kupujemy w ogóle ten dom, czy co w ogóle? Zobaczymy może jego wnętrze, czy coś w ogóle. Bierzemy! Dobra, słuchajcie, bierzemy ten dom, więc słuchajcie, zobaczymy, jak to wygląda. Brookhaven jest to najlepsza chata. Aha, najlepsza chata w Brookhaven. Za ile ten dom? No właśnie, moi drodzy, za ile on chce generalnie za ten dom? Bo naprawdę jest gigantyczny, już nie mogę doczekać, że tam wyjdę do środka. Słuchajcie, zobaczymy, za ile będzie, słuchajcie, ten dom generalnie, ile on będzie kosztował. $1 milion. Co, moi drodzy, 1 milion za ten dom? To jest naprawdę kupa hajsu, słuchajcie. Nie wiem, czy w ogóle mamy tyle, tato. To jest w ogóle, czy my za milion kupimy ten dom? Czemu w ogóle aż tyle kosztuje? Ten pan jest głupi, jest max 200 tysięcy. Aha, czyli generalnie, tato, mówisz, ten pan jest głupi. Ten dom jest wart maksymalnie 200 tysięcy dolarów, no nie wiem. Panie, to jest bardzo dobra oferta. No nie wiem, czy taka dobra. 700 tysięcy dolarów max. No naprawdę, moi drodzy, ale nam gościu zjechał z tej ceny. Naprawdę jest mega drogi, ale zobaczcie, czemu jest w ogóle taki czerwony? Co to jest? Czemu to jest taki czerwony w ogóle w środku? Nie chce pan mieć klientów, to max. Ej, aha, czyli generalnie tata się próbuje z nim targować, ale zobaczcie, on wygląda jakoś tak dziwnie w środku. Co to są w ogóle za jakieś klatki tutaj? Co tam się dzieje w ogóle w tym domu? Co jest? 350 tysięcy. Aha, czyli generalnie maksymalnie 350 tysięcy chce dać mój tata. Pan jest głupi, taka to jest najlepsza w mieście. 500 tysięcy dolarów ostateczna oferta, niżej nie zejdę. Aha, czyli generalnie za tato, zgódźcie już tego pana, naprawdę to jest dobre, co to jest gigantyczna chata. No okej, okay, dobra. W każdym razie, słuchajcie, mamy tą chatę, zdaje się, że jest kupiona, więc tato, tam rozlicz się z tym panem w ogóle. I zobaczcie, w ogóle ktoś tu idzie z sąsiedztwa chyba, cześć, dzień dobry, w ogóle pani z sąsiedztwa jest może, czy co, bo tutaj nie wiem za bardzo, kto tu jest w ogóle. Nie kupujcie tego domu, to jest... Co jest? Ej, zaraz, czemu mamy nie kupować tego domu? Przepraszam bardzo panią, ale czemu pani nie chce, byśmy kupowali ten dom, tato? Co to jest w ogóle za kobieta? Nawiedzony dom! Co? Jaki nawiedzony dom? Co jest? Jest dziwna? Jaki nawiedzony dom to jest? Ej, zaraz, troszkę mi się to nie podoba, słuchajcie. Pani jest nawiedzona, my to nie wiedźmy. Jesteś dziwna, ta chata jest najlepsza. I trudno, no zobaczycie sami, no. To co, moi drodzy, jak to, czyli generalnie to jest nawiedzony dom? Sama jesteś nawiedzona. Słuchajcie, co jest? Ej, zaraz, to mi się troszkę nie podoba, czy jakaś kobieta z sąsiedztwa po prostu przeszła i powiedziała nam, że ten dom jest nawiedzony. Troszeczkę to jest dziwne. Dobra, to chodźmy w ogóle do tego domu w takim razie. Dziękuję panu tutaj za zakup, generalnie chodźmy do tego domu. To jest kurde, czemu jest taki cały czerwony? Co jest? A, to jest podświetlenie, dobra. Zmienię taki bardziej na biały. Of, jakoś lepiej wygląda ten dom, słuchajcie. Spokojnie, synku. Dobra, tato, spokojnie, ja wiem, to nie możliwe, żeby ten dom był nawiedzony, chociaż wygląda tak troszkę dziwnie. Tu mamy, słuchajcie, jakąś toaletę. To jest jakiś w ogóle TV room z kiblem. Generalnie tutaj mamy garaż, chyba jakiś taki dziwny. Co tam jest na górze? Co tu jest? Ej, mamy tutaj, słuchajcie, jakieś takie. Mamy tutaj schody na górę, ale czemu ten dom jest nawiedzony, to ja naprawdę nie wiem. Słuchajcie, co się tutaj dzieje, że ten dom jest niby nawiedzony, ale nie mam pojęcia co. Spokojnie, synku, to tylko wiedźma. Wiedźma? Aha, dobra, nie wiem, w każdym razie. Dobra, idź do szkoły. Dobra, mam to co, idę do szkoły w ogóle, tylko tato, może kanapkę mi dasz jakąś do szkoły w ogóle, słuchajcie. Pierwszy mój dzień będzie w tej szkole, naprawdę, ale to jest jakiś niby nawiedzony dom. Ja naprawdę nie wiem, co tu może być nawiedzone. Okej, mam kanapkę. O, dzięki tato, dzięki za kanapkę. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, idę do szkoły, zobaczymy w ogóle, co takiego będzie w szkole, ponieważ moi drodzy, naprawdę nie wiem, żeby to był nawiedzony dom. To musi być, moi drodzy, coś tutaj nie tak. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już w szkole, zobaczcie, to są chyba nowi koledzy. Siema koledzy, w ogóle siema chłopaki, jak tam u was w ogóle? Jestem generalnie nowym uczniem, wprowadziłem się dopiero tamtego domu, słuchajcie, na górze. Generalnie, więc miło was poznać. A gdzie jest w ogóle pani nauczycielka w ogóle? Co jest? Ej, jak to co jest? No hej, ja jestem generalnie. Cześć w ogóle chłopaki, hej, co tam? Jest nawiedzony dom, rozumiesz? Który nawiedzony dom? Ale chodzi ci o mój dom? Przepraszam cię kolego, czy mój dom jest nawiedzony generalnie, czy co w ogóle? Nie rozumiem. Ten dom, który kupiłeś. Skąd wy wiecie, że go kupiłem? A bo mówiłem wam w sumie, ten dom na górze, czyli on jest nawiedzony? Ej, czemu jest nawiedzony? To, co tam się takiego dzieje, że on jest nawiedzony? Ej, zaraz. A! Czemu się mnie boją? Co jest? Ej, zaraz, koledzy, nie uciekajcie przede mną, co jest? Ej, zaraz. Ludzie znikają, rozumiesz to? Co, w moim domu znikają? No normalnie, wynoś się. Ale czemu mam się wynosić? Ej, co jest? Czyli generalnie, czy dlatego, że mieszkam w nawiedzonym domu, to mam się wynosić? Ej, co jest w ogóle? Czemu się tu szafki chowają przede mną? Co jest? Ej! No normalnie, wynoś się. Nie no, słuchajcie, nie, to jest jakieś naprawdę, jakieś, nie, słuchajcie, ale kolego na pewno nie można. Jeszcze my znikniemy przez ciebie, wynoś się, dobra, już spokojnie. Ej, co jest w ogóle? Czemu, słuchajcie, oni tak robią? Co jeszcze? Ten mój dom jest nawiedzony i tam ludzie znikają? Co? To jest niemożliwe, naprawdę. Nie, słuchajcie, ja idę do tego mojego domu z powrotem. Jakim cudem on jest nawiedzony? Nie, tam nikt nie zginie. Nie, co jest w ogóle? Ja tam wracam.
wracam, słuchajcie, do domu, nie wiem o co tam chodzi, słuchajcie. Dobra, niemożliwe, że ktoś tutaj zniknął, naprawdę, niemożliwe w ogóle. Cześć, tato, słuchaj, tutaj podobno ludzie znikają, co jest w ogóle? Synku, synku, mama zaginęła, znikła. Co, robiła pół panikować, kto nam będzie robić obiady? Co, nie, zaraz, nie, moi drodzy, co, kto, jak to mama zniknęła, co jest, ej? Aha, czyli mama zniknęła, ale zaraz, jak to zniknęło, to jest niemożliwe w ogóle, jak to zniknęła? Mamo, gdzie ty jesteś, to jest jakiś prank na pewno, w lodówce, może, nie wiem, gdziekolwiek jest, tutaj pod schodami, czy coś, ej, czy to są trumny? Ej, zaraz, czy to jest trumna? Ej, co tutaj robi trumna w tym domu? Ej, zaraz, tu są lody ekipy, tato, ale co z tego, że są lody ekipy, jak tutaj mamy nie ma, co jest w tym domu? Ej, zaraz, gdzie jest mamo, gdzie ty jesteś w ogóle? Mamo, gdzie ty jesteś, nie rób sobie żartów, nie, mamo, gdzie ty jesteś w ogóle? Dobra, niemożliwe, tato, co, tato, gdzie jest mój tata, co jest? Czemu jest lodówka otwarta, a mój tata zniknął, co jest w ogóle? Co tu jest? Ej, zaraz, co tu jest grane w tym domu, słuchajcie, to jest jakieś nieporozumienie, co tutaj jest grane, tato, gdzie ty jesteś, tato? Nie wiem, może telewizorze coś leci, słuchajcie, włączę telewizor w ogóle, Brookhaven TV. Co to jest za pies? Ej, zaraz, nie, to jest jakieś, w ogóle, co to są za nogi? Zaraz, co tutaj wystaje z tej trumny? Moi drodzy, co to jest tutaj? Moi drodzy, co to tutaj jest? Zaraz, co to się dzieje? Co to jest? Synku! Co to ma znaczyć? Wiem cię, nie, co to jest? Co jest? Ej, zaraz coś się porozumienie! Jeju, co jest w ogóle, słuchajcie, co tu się dzieje? Ukryłem się, słuchajcie, ale zobaczcie, on tu jest, twój tata chce cię zjeść. Dobra, nie zobaczy mnie. Proszę cię, nie zobacz mnie. Jeju, zobaczcie, nie zobaczy mnie, proszę. Dobra, wyszedł, słuchajcie. Dobra, oni tutaj stoją. Co jest? Czemu w tym domu są zombie? Co ma tutaj? Co tutaj się dzieje w tym domu, naprawdę? Czemu tutaj są zombie? Dobra, słuchajcie. I dobra, słuchajcie, moi ludzie, to jest jakiś dziwny pokój w gleśnym, dziwny na górze, słuchajcie, tutaj chyba nikogo nie ma. Co jest? Ej, co jest? Ej, dobra, nie, ja uciekam, słuchajcie, stąd. Co tu jest w ogóle? Nie, ej, czemu są wszędzie zombie? Co się tutaj dzieje w tym domu? Nie, ja stąd wychodzę, słuchajcie, wychodzę. Co tu się dzieje? Ej, dobra, słuchajcie, moi ludzie, wchodzę do jakiegoś domu randomowego. Tutaj, proszę otworzyć mi te drzwi, proszę je otworzyć. Co jest tutaj? Proszę otworzyć mi te drzwi. Jeju, dobra, co tu się dzieje? Proszę pani, czy wie pani, że w domu naprzeciwko są zombie? W ogóle mój tata się zmienił w zombie, są wszyscy zombiakami, chcą mnie zjeść i krzczą krwi. Co jest w ogóle w tym domu naprzeciwko? I tam w ogóle jeszcze chodzą cały czas. W ogóle niech pani zamknie te drzwi, nie wiem. A nie mówiłam, no. Wiem, no to pani w sumie nam mówiła, ale co ja mogę teraz zrobić? Proszę pani, naprawdę zombie grasują w tym domu. Zjedli moich rodziców, czy to się. Nie mój problem. No jak to, ale to przecież to są zombie. Oni chcą zjeść krwi w ogóle. Ja nie wiem, co oni chcą w ogóle przynęt. O tutaj nie widzi pani. Otwieraj, synek. Co jest w ogóle? Nie pomogę ci, idź stąd. No proszę pani, niech pani zobaczy tutaj. Niech pani zobaczy, oni się nawet spinają na siebie. Co jest w ogóle? No niech pani coś zrobi. Widzę. No ale no, to co pani tak po prostu widzi i nic? To twój problem. No ale. Moi drodzy, mój problem. Wiecie pani, co bardzo jest pani miła, naprawdę. Nie, ja wychodzę stąd. A nie mówiłam. Dobra, niech pani. Dobra, mówiła pani, tak mówiła. Weszli w ogóle do domu. Nie, ja tu czekam, słuchajcie, tylko jakieś miasto dziwne, słuchajcie, jakieś miasto dziwnych ludzi, słuchajcie. Ja nie wiem, mój słuchajcie, dom jest nawiedzony, sąsiedzi są nawiedzeni. Ja w ogóle nie wiem, o co tutaj chodzi. W każdym razie, słuchajcie, to byłoby na tyle. Do zobaczenia, kolejny odcinek, cześć. I naprawdę, moi drodzy, coś tutaj w tym domu było dziwnego.